Serdecznie witam autorów dzisiejszej wystawy. Zapraszam Państwa do siebie. Gdzieś tutaj stańmy, pokażmy się może całej reszcie. Chodźcie, chodźcie tutaj do mnie, koleżanko, chodźcie. Młodsza, chodźcie. Wystawa, którą dzisiaj gościmy w Galerii Rynek, to 15. edycja wystawy Małe jest piękne. Ja mogę chyba szczerze powiedzieć, że jestem ambasadorką tej marki, bo przy 1,50 m wzrostu całkowicie podpisuje się pod hasłem, że Małe jest piękne. O, proszę bardzo, następny. Ale myślę, że tutaj panie się też na zgodem, Małe jest piękne i my przy 1,50 m jesteśmy piękne. Szanowni Państwo, troszeczkę statystyki. Dzisiaj w galerii na tej niewielkiej powierzchni mamy 16 autorów, 80 prac na ścianach i dodatkowo 10 rzeźb. To jest bardzo dużo. Ta galeria ledwo tutaj się mieściła, a my ledwo, jako zespół wieszający, ledwo tutaj zipaliśmy. Już wieszając tak dużą liczbę prac. Jest mi tym bardziej niezmiernie, jestem dumna i cieszę się, że to właśnie w Galerii Rynek ta wystawa ma swoją 15. jubileuszową edycję. A wszystko dzięki kuratorowi wystawy, panu razem. Tadeuszowi Pajperowi. Brawo dla pana Tadeusza. Szanowni Państwo, pan Tadeusz, mam nadzieję, zaprosi jeszcze więcej autorów do siebie, bo prawie wszyscy chyba dzisiaj na zaszczycie. Także zapraszam i oddaję panu Tadeuszowi. Ja mam przyda się, tak. Przyda, jest na złożony. Nie. Proszę Państwa, najpierw chciałem najpiękniej podziękować, że zechcieliście w takim, chodź tu Piotr bliżej, że w takim pięknym czasie przyszliście do nas, w takim pięknym, jak to się mówi, panie biskupie, miłosnym, że znaleźliście czas, żeby zobaczyć naszą wystawę i wypić z nami lampkę wina i tak dalej, i tak dalej. I to jest raz, ale chciałbym bardzo podziękować kilku osobom, bo bez tych ludzi nie dałoby rady. No nie dałoby rady. Więc proszę Państwa, cieszę się bardzo, że pan Piotr Obarek, mój kolega, chodź tu bliżej do mnie, zechciał nam bardzo pomóc i zrobił to wszystko pod tytułem plakaty, różne takie najpiękniejsze rzeczy, jakie można, ale czuję, że udało się, no może nie udało się, ale zrobiliśmy coś takiego, co zostanie gdzieś tam na 15-lecie, Iza, gdzie jesteś? A daleko? Jesteś tak daleko! Iza, proszę Państwa, zechciała oprawić tą wystawę. Oprawić tą wystawę. I proszę Państwa, Iza, dziękuję Ci bardzo, że zechciałaś nam, proszę. Zechciałaś nam pomóc. I proszę Państwa, powiem krótko. Jest tak, 15. edycja, ona się mieściła w różnych miejscach. Pierwsza edycja, był tutaj niemal naszego kolegi Zbyszka Urbalewicza, który robił w Berlinie wystawę pod tytułem Pierwsza, potem gdzieś ona po świecie, gdzieś tam w Luksemburgu i tak dalej, i tak dalej. A później była w Zimnej Wodzie, bo wiecie, że ja mieszkam w Zimnej Wodzie, więc spokojnie, bo 13 i 14, dzisiaj teraz jest tutaj w Moku, cieszymy się bardzo i chciałem powiedzieć tak, no wykorzystaliśmy ten moment, że znalazło się miejsce, tak? Mogło być ona może później, ale znalazło się miejsce i dotarliśmy. Oczywiście, że byłoby nas więcej, ale pan Mieszka mówi, że Tadeusz, tyle tu mało miejsca, to nie da rady, więc skrzyknęliśmy się z przyjaciółmi. Jest ta wystawa. Zanim powiem, gdzie ta wystawa zaraz będzie, to jeszcze jest taki człowiek, który
który podejrzewam, że on mi nie pozwoli, ale się zaraz i obrazi, ale chciałbym mu powiedzieć, nie wiem, gdzie pan Szymon jest, chciałbym mu podziękować za pomoc. Nie wiem, on tutaj od Agnieszki jedzie do Berlina, do Polskiego Instytutu Kultury i na jakiś tam krótki czas i zaraz jedzie do Paryża, do Polskiego Instytutu Kultury. Ile tam się nas zmieści? Chciałbym, żebyśmy całą olsztyńską wystawę, całą grupą, tak? Się udało? Mam nadzieję, że tak będzie. I tyle. Teraz jeszcze... Wiecie co, zaraz coś wam powiem. Zawsze jest tak, to ten będzie dla mnie. Bo się złamał. Zawsze jest tak. Chciał być mniejszy. Zawsze jest tak, że zawsze jest róża dla artysty. Proszę bardzo. To jest taka kuliwa, ale również jest dla artystów. Rycerstwo można oddawać panowie panią i odwrotnie. To popatrz, dzisiaj to tak święta. Róża dla artystki. Dziękuję bardzo. Tak? Róża dla artystki. Ze dwie albo trzy. Róża dla artysty. Róża dla artysty. Kto tu jeszcze jest? Yeah.